budowy czekaliśmy wiele lat i ta inwestycja w końcu została zakończona. Dziękuję wszystkim osobom, które przede wszystkim zaangażowały się w to przez długie 31 lat. Ta inwestycja w końcu jest dokończona. Możemy się szczycić, możemy się chwalić. Trudno znaleźć lepszą okazję do tego, by formalnie przekazać ten obiekt do użytku, jak urodziny miasta, bo to właśnie ta uroczystość spowodowała, że dzisiaj możemy się tutaj spotkać, możemy podziwiać ten piękny obiekt i ten obiekt jest symbolicznym prezentem z okazji urodzin dla naszych mieszkańców. Bo jak Pan pamięta, dwa lata temu, gdy w Łodawie również otwieraliśmy nowy obiekt, nowe przestrzenie biblioteczne, a teraz wy tu jesteście. A mi się podobały gry. Dostaliśmy te książki. O, boca. Mi się jeszcze podobało, jak weszliśmy tam na górę i widzieliśmy wszystko z góry. A niech nas nie zauważy. Tylko jedna dziewczyna. No i jeszcze mi się do tego Dziś jest wspaniały i wyjątkowy dzień dla naszej biblioteki, nie tylko dla biblioteki, dla pracowników, również dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Dzisiaj biblioteka została otwarta po 31 latach budowy. Jest zamierzony efekt, czego jesteśmy świadkami. Tuż za moimi plecami są już osoby zwiedzające, które z ciekawości przyszły i zaszczyciły nas swoją obecnością, bo są ciekawe tego, jak biblioteka w przyszłości wygląda. Serdecznie zapraszam do nowej chełmskiej biblioteki.